Ale taka, wiesz, początek roku, ten... Może byśmy pooprawiali seks. Jaki znowu seks? Taki zwykły, podstawowy już tam. Nie będę cię mordował, no. Małżeński. Wiesz, bez żadnych tam dziwactw, bez żadnych gadżetów. Nic tam, że na prąd już tam, dobra. I tak to podnieśli te ceny, to nie ma co się dobijać. Tak po prostu tam, tak czy tak, czy tak, tak. Po prostu człowiek kontra człowiek tam bez tych unplugged. No to ty sobie uprawiaj, a ja idę do fryzjera. Poczekaj, to może jak wrócisz? Nie, to będę śpiąca. To ci kawy narobię. Kawę ci zrobię, takiego ci zrobię murzyna, afroamerykanina, że normalnie ci głowę urwie. No znowu nie będę mogła zasnąć. No tak. Czy ty wiesz, kiedy ostatni raz uprawialiśmy seks? Kiedy? Jak Jerzy Brzęczek był trenerem. Jerzy Brzęczek. Kto? Co? Nic tak, mi to tak, nie tak mówi. Taki trener. W każdym razie dawno temu i też to tak było, tak na odwal, tak byle jak, tak z łaski, tak. Aby szybciej. Jutro. Następnego dnia. Wiesz co, dzisiaj nie. Dzisiaj nie, bo się wzięłam, kurde, nie posmarowałam. Jaka jestem głupia. Się nie posmarowałam, taka jestem spalona, wiesz, taka jestem skorupa, taka. Nie. Jutro. Następnego dnia? Nie, wiesz co, dzisiaj nie, bo się tak najadłam tej baraniny bułgarskiej, tak mi na żołądku siadło, to takie tłuste, wiesz, dzisiaj nie, jutro. A jutro wracamy do domu, dziękuję bardzo, do widzenia. I jedyna erotyczna pamiątka, jaką przywiozę z Bułgarii, to otwierasz do piwa w kształcie penisa. A mnie akurat Bułgaria dobrze się kojarzy. Byłam tam na studiach z takim Maćkiem. Myślałam, że mi nogi powyrywa. Normalnie nie wiedział, jak się do mnie dobrać. Weź, masz tak gadać, to sobie wsadź bułkę do gęby, jest, a ją żuj tam i będzie cicho. A drugim razem to z takim Adrianem. To ten przed tobą. Z nim to ze 3 razy na dzień było. Myślałam, że nie dam rady, ale dałam. Brawa. No i powiedz mi, nie tęsknisz za tamtymi czasami? Myślisz, żeby zadzwonić do tego Adriana? Czy nie tęsknisz za tamtymi czasami, za tym seksem dzikim, szalonym, spontanicznym, wszędzie, w garażu, w piwnicy, na strychu, między samochodami, w krzakach, gdziekolwiek, nie tęsknisz za tym? Nie, było, minęło, człowiek się wyszalał, nie ma do czego wracać. Za tamtymi czasami? Myślisz, żeby zadzwonić do tego Adriana? Czy nie tęsknisz za tamtymi czasami, za tym seksem dzikim, szalonym, spontanicznym, wszędzie, w garażu, w piwnicy, na strychu, między samochodami, w krzakach, gdziekolwiek, nie tęsknisz za tym? Nie, było, minęło, człowiek się wyszalał, nie ma do czego wracać. Przy tobie postanowiłam być wreszcie sobą, wiesz, wyciszyć się, przeczytać dobrą książkę, zrelaksować się. To relaksuj się, leż, czytaj, bądź sobą. Tylko ściągaj gacie! Ściągaj gacie! Ściągaj to! Opuść się lodem z zboczeńcu! Andrzej, weź się w garść! Codziennie się bierę w garść z tej rozpaczy, codziennie! Ale raz chciałbym z kobietą! Proszę cię, no przecież co ci szkodzi? No co ci szkodzi? Przecież to chwila, moment. Przecież ci się nie zetrze. Nie spiłuje się. Przecież odstawię, nachrymuję, będzie ładniej niż było. Nie poznasz tego miejsca. Andrzej, jak masz za dużo energii, idź naczynia, proszę, pozmywaj. Proszę bardzo. Myślisz, że mi tam zależy na tam, nie wiadomo, jaki skarb w Srebrnym Jeziorze. Wiesz co, powiem ci... Trzymaj sobie tę dupę w tych gaciach, niech ci ta dupa się tam poci, niech ją celulit zeżre. Niech się starzeje ta dupa, niech sparczeje ta dupa, niech spleśnieje, szczernieje. Łazienkę, ty tam siedzisz, nie wiem, pazury, zęby, cokolwiek, kremujesz się, a ja tu chodzę. Na zewnątrz, po prostu jak zwierzę w klatce, w brzuchu bulgoce, już nie wiem, co mam ze sobą zrobić, na czym usiąść, na której nodze stanąć. Ja nie wiedziałam, że tam się za drzwiami taki dramat rozgrywa. Że ty jesteś tak udręczony. Korzystaj, proszę bardzo, ja ci nie bronię. Tylko weź to, rób jakoś po ludzku. A nie jak zwierzę jakieś dzikie. Weź już. Jest akcja rodzić po ludzku, może być też akcja... Już nie kończ. No trudno, poprawię się w samochodzie. Proszę, podaj mi tylko stamtąd kosmetyczkę i szczoteczkę do zębów.
I spuść jeszcze raz wodę tam. Przepraszam. Nie przepraszaj, tylko jakoś nad tym zapanuj. Ludzie, to był kiedyś taki miły chłopak. Zadbany, pachnący. Jakoś wyjątkowa sytuacja. No dziwne, że mi się jakoś takie wyjątkowe sytuacje nie zdarzają. Chciałam sobie poprawić makijaż, umyć zęby, no i co ja mam teraz zrobić? Zrób to, co ja i twoje będzie na wierzchu. Ciebie to śmieszy, za fajdańcu? No co mam zrobić, co mam zrobić? No, co masz zrobić? To no, czekaj chwilę i wejdź. To chwilę! Godzina minie, zanim tam się uspokoi. Uprzedzałem, że wchodzę do łazienki. No ale mówiłeś, że na siku tylko. No na siku, ale... Rozwiązał się worek z bramkami i... Jezu. Co Jezu, co Jezu? To od tego jest łazienka, żeby tam się załatwiać. Co mam pójść do kuchni, do gardkę się załatwić? No niby od tego, ale... Ale... Sam tu mieszkasz? No to nie jest kichanie, że się kichnie w chusteczkę, zgniotę to i do kieszeni wsadzę. To jest poważna sprawa. No niby tak, ale... Ale musiałeś akurat teraz. A kiedy? Kiedy mam tam wejść do łazienki, jak mi się nie chce? Tam jest ciągle zajęte. Kiedy nie spojrzę, to światło się wszędzie pod spodem. Mamy jedną. A ty nie masz języka w gębie? To ją przekrzycz. Ale nie! To musi być idealna cisza, próżnia kosmiczna. A w kosmosie pewnie też nie, bo się planety za głośno obracają. W kosmosie jest stan nieważkości. Tam się nie da uprawiać seksu. Tam byś miała raj, co? Tam byś miała raj. Nie, bo mam okres. Nie, bo jestem tuż po okresie, przed okresem. Ciekawe, ciekawe, że u ciebie okres tuż po okresie gładko przechodzi w okres tuż przed okresem. Naprawdę łatwiej wystrzelić rakietę na Marsa, niż wstrzelić się w twoje okienko pogodowe. Nie, co w tym dziwnego, że nie chcę zajść w ciążę? No to sobie nie zachudź, ale u ciebie musi być wszystko naraz. Dzień bez spody, prezerwatywa, stosunek przerywany, pigułka po, przed, w trakcie, płukanka sodowa. Ludzie! Tuż wymiana opon jest bardziej podniecająca. Ty tak gadasz, tak jesteś gieroj, a jak już do czegoś dochodzi, to 20 sekund i pff. Koniec balu, panno lalu. O, 20 sekund. No, tak, tak. Już ty wiesz, że 20 sekund. Masz stoper w dupie? Że 20 sekund?